Siemanko, moi drodzy. Siemanko, moi drodzy. Witam Was ponownie na moim kanale. Najnowszy odcinek po przerwie. Jest to odcinek o moich doświadczeniach na Megarampie. Pokażę Wam jakiś footage z poprzednich lat, właśnie od początku, kiedy miałem okazję skakać na tych Megarampach. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No to może zacznijmy. Moje doświadczenie z Megaramp i ze skokami na Big Air zaczęło się w 2016 roku. Na pewno grudzień, ponieważ były to pokazy świąteczne w cyrku w Lichtflag. Tak, pracowałem w cyrku i było to moje pierwsze doświadczenie na Megarampie. Było to najstraszniejsze doświadczenie, jakie mogło mnie spotkać i nie wiem, czy komuś z młodych riderów zaczynających skakać nie do końca polecałbym im robić to, co zrobiłem. Chociaż z drugiej strony dało mi to dużo odwagi, siły, pewności siebie i na pewno nauczyłem się skakać na jednej z najhardkorowszych skoczni, jaką widziałem w życiu. Ale wracamy do 2016 roku. Jest listopad, jestem studentem, nie zarabiam za dużo, zarabiam na zawodach, na jakichś pokazach. Żyję w Katowicach, studiuję i jak zawsze jeżdżę sobie na rolkach. Pewnego dnia napisał do mnie ktoś: cześć, jesteśmy zainteresowani Twoim udziałem w pokazach na Megaramp w cyrku. Dwa show dziennie i będzie to trwało 25 dni pokazowych, będziemy tam miesiąc. To był miesiąc grudzień, to był Christmas show. Czy jesteś zainteresowany taką opcją? Kolejną rzecz, jaką powiedzieli, to, że będziemy musieli skakać przez dziurę, czyli będzie skocznia, gap i lądowanie. Prawdopodobnie coś na dole się może dziać, ktoś może tańczyć, nie wiadomo, nie wiem, to miał być cyrk, ja nie mogę sobie wyobrazić na razie, co to będzie. No i powiedzieli, że ten gap będzie miał 11 metrów, że dziura między skocznią a lądowaniem będzie miała 11 metrów i czy jestem w stanie to skoczyć, no i co ja na to. Raczej nie bałem się wyzwań i dalej nie do końca boję się wyzwań. Lubię przełamywać swoje bariery i strachu i w ogóle bariery skilla. Sąsiad wielki. Przerwa na reklamy. Szal na zimę, skate footage, lokalny śląski projekt. Wspierajcie. Zwiększyć doświadczenia na nowych rzeczach i próbować nowych rzeczy. Na rolkach szczególnie. No i dlatego postanowiłem się zgodzić. Uznałem, że 11 metrów dziura między wybiciem a lądowaniem, co oni gadają, nie ma opcji, że będzie 11 metrów, zawsze tak gadają, jedziemy na pokazy, jest mniej. Znaczy nie zawsze tak gadają, ale kilka razy ktoś coś przesadził, a okazało się, że jest zwykły jumpbox. No tak czy siak, największa skocznia, jaką skakałem do tej pory przed Megarampą, była to skocznia we Wrocławiu, jumpbox we Wrocławiu. Myślę, że wybicie, lądowanie, nie ma dziury między nimi, przelotu około 2 metry. Nie za dużo. Pomyślałem, że nie ma szans, że będzie tyle, maksymalnie będą 2-3 jumpboxy, no i będzie ok. No i ok, zgodziłem się. I PC miał jechać ze mną, mieliśmy jechać razem do tego cyrku. No i pojechaliśmy, zgodziliśmy się, pojechaliśmy. Na początku nie było lądowania, tylko na treningi dali nam wielką poduchę. Weszliśmy na górę i ja spojrzałem w dół i pomyślałem: PC, ja jadę do domu z powrotem na studia, uczyć się i to nie do końca chyba będzie mój zawód. Naprawdę, pomyślałem, że rezygnuję, bo to było straszne. Uznałem, że to jest straszne i to jest śmiercionośne. To było coś, przy czym można było zginąć. Na poważnie, nie kłamie. Mega rampa szerokości, może przesadzam, ale była szerokości 1,5 stołu maksymalnie. Po bokach metalowe pręty, łańcuchy i cały pokaz stylu Mad Max, heavy metal. Generalnie wszędzie był heavy metal, bo
cały jakby cyrk naokoło, metalowe krzesełka. No było strasznie. Ale rozłożyli tą poduchę, mogliśmy sobie zjeżdżać troszeczkę z mniejszej odległości, bo na początku poducha była blisko. Ja sobie tam zjeżdżałem z mniejszej odległości, skakałem, no i spoko. Wydaje mi się, że przez pierwszy tydzień nawet nie zjeżdżałem na pokazach z samej góry, tylko zeskakiwałem ze schodków, o ile się nie mylę, i zjeżdżałem z boku, bo z samej góry mnie to tak przerażało i tak mnie domiażdżyło, że koniec. A ja miałem odpowiednią prędkość ze schodków, więc uznałem, że spoko. Później zacząłem zjeżdżać z góry, hamowałem, bo prędkość była niesamowita, a lądowanie nie było jakieś specjalnie przygotowane, wszystko było sketchy. To był cyrk, chciałbym zaznaczyć, w cyrku wszystko jest sketchy, ty jesteś jak kiedyś zwierzęta w cyrku. Tylko, że ty się na to godzisz, bo dostajesz za to pieniądze. Ale mniejsza o to. Wiadomo, to jest ważny temat, ale nie będziemy o tym tutaj teraz mówić. Jak skoczyłem pierwszy raz, byłem cały miękki, nogi były miękkie i wszystko było roztrzęsione, ale miałem uczucie, którego wcześniej nie czułem na rolkach. Taki zastrzyk adrenaliny, że poczułem, że mógłbym skakać na motokrosie, że po prostu muszę robić coś takiego, że to jest coś, co chcę. I tu możecie zobaczyć kilka tryczków. To było najhardkorowsze doświadczenie na Megarampie, jakie miałem. Footage, myślę, jest kozacki, nie mam za dużo klipów, bo ja też nie umiałem za dużo trików. To był mój pierwszy wyjazd na Megarampę. Umiałem jednego flipa normalnie. Jakieś fejki flipy, ale fejki nie ma mowy, żebyśmy stamtąd zjeżdżali. No i zacząłem tam po prostu skakać. Skakałem przodem. Pierwsze 3 dni spróbowałem 3-6. Okazało się, że jest tyle lotu, że zrobiłem 7-2. Wywaliłem się tak na, jeszcze dalej nie kręciło i rozwaliłem plecy, także już tylko byłem w stanie prysznic, gorący, lekka rozgrzeweczka, pokazy, chillerka, rozgrzewka i pokazy. I tylko tyle byłem w stanie robić. I uczyłem się tam trochę skoków, ale było ciężko, no z tymi plecami w ogóle, no to nie były warunki do nauki skoków. To był hardcore. Ja rzadko tak mówię, ale tam byłem bliski, nie zrezygnowałem, ale byłem bliski. Uznałem, że będę twardy i robię to i po prostu lecę z tematem. Wóz albo przewóz, jak to mówię. W styczniu 2017 wróciłem. W lutym 2017 był Winter Clash, na którym zdobyłem drugie miejsce w kategorii pro. No i nie, żebym się chwalił, ale to jest najbardziej, chyba najciężej wywalczone miejsce, o jakie walczyłem. Trzeba naprawdę się skupić, żeby znaleźć swoją drogę i swoje triczki i zaprezentować swoje umiejętności w pełni, żeby cię wszyscy sędziowie zobaczyli, docenili i zobaczyli, co masz do pokazania. Udało mi się to zrobić. Nie mówię, że to było dzięki temu, że byłem we flikflaku, ale we flikflaku przestałem bać się różnych rzeczy i przestałem myśleć o różnych rzeczach i otworzyło mi to jakby jakąś tam barierę w głowie. Dlatego myślę, że dlatego tak dobrze poszło mi na Winterclashu. No i też miałem formę i oczywiście byłem przygotowany. Cześć kochani, dziękuję za oglądanie odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie, łapki w górę jak wam się podobało, łapki w dół jak wam się nie podobało. I życzę wam wszystkim wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka. Życzenia noworoczne złożę w następnym odcinku, bo będzie jeszcze jeden przed Nowym Rokiem. A teraz smacznego, zjedzcie pyszności z wigilijnych stołów i życzę wszystkim najlepszego i dużo zajawy i zdrówka. Pozdro!